Cześć, nazywam się Kinga Witendek i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Witalna Podcast. W tym tygodniu serdecznie zapraszam Cię na rozmowę z Marietą, która w ramach cyklu Polki za granicą opowiedziała mi o tym, jak żyje się na Jamajce. Powiem Ci szczerze, że jest to dla mnie, a może był teraz już trochę bliższy ale był to dla mnie tak egzotyczny kraj, że w ogóle nie wiedziałam czego się spodziewać i tak jak już na pewno nieraz wspominałam na swoich social mediach, jednak pasja zbliża ludzi. Marietta opowiedziała mi o swojej pasji do tańca, o tym jak Jamajka jest miejscem bardzo energetycznym, czy Jamajczycy są w pewnych aspektach podobni do Polaków. Co w ogóle się je na Jamajce, jak wygląda tam życie, i naprawdę polecam Ci dotrwać do końca tej rozmowy, bo uwierz mi, zdziwisz się, co się je na różnych zakątkach świata. Także nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie zaprosić Cię do odsłuchu tej rozmowy i mam nadzieję, że spędzisz z nami miło czas. Zachęcam Cię też do zostawienia po sobie śladu. Możesz mi napisać, co sądzisz o tej rozmowie, zarówno na moim blogu www.wittalna.pl, jak i na Instagramie, pod najnowszym postem albo w wiadomości prywatnej. Pamiętaj, że bardzo cenię Twój feedback, także każda wiadomość jest na wagę złota. Cześć, Marietta. Cześć. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do mojego podcastu. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę dalej w ramach tego cyklu Polki za granicą, ale zaprosiłam Cię, dlatego że, mimo że powiedziałaś mi, że teraz, zresztą zaraz mi powiesz, skąd się witasz z nami, ale zaprosiłam Cię dlatego, że masz doświadczenie z krajem tak egzotycznym, że naprawdę nigdy się nie spotkałam z Polką, która miałaby w ogóle tam jakieś doświadczenie. Także już się nie mogę doczekać, ale na początek powiedz, na, przedstaw się nam i powiedz, czym ty się w ogóle zajmujesz. Cześć, jestem Marietta. Obecnie mieszkam w Berlinie i pracuję jako e, obsługa klienta, czyli w skrócie e, odpowiadam na maile z problemami e, klientów ze sklepu. Okej. Okay. E, no, i w wolnym czasie właśnie tańczę dancehall, i od tego tak naprawdę zaczęła się moja cała przygoda z Jamajką. No właśnie. E, o której chciałabym opowiedzieć. I właśnie e, tak powiedziałaś, że nigdy nie spotkałaś się z Polką, a ja Ci mogę naprawdę kontakty dać do tylu osób. O! Właśnie jedna teraz, e, mam dwie, dwie koleżanki w sumie z Polski, które mieszkają na stałe na Jamajce obecnie. Wow. Obydwie właśnie e, też jakby dotarły tam przez taniec. Mm -hmm. Jedna e, studiuje, mm -hmm. druga e, pracuje mm -hmm. jako przewodnik, więc. Wow. <laughs> jakby, no. i jest też tancerką i też jakby tańcem tam zarabia, występuje w teledyskach. Także, o, kurczę. E, bardzo. To... Aga Białoń polecam zobaczyć, <noise> bardzo dobrze reprezentuje Polskę. To bardzo, bardzo e, ciekawe. Bo powiem ci, że. Ym... Jakoś tak ja mam takie myślenie, że to jest tak egzotyczne miejsce, że w ogóle, jakoś tak automatycznie myślę, że ciężko byłoby tam się w ogóle dostać, utrzymać, w ogóle studiować. A okazuje się, że chyba ten taniec to jest taka przepustka tam trochę. Znaczy jest to duże ułatwienie w takim. Wydaje mi się, że ułatwienie takie, że po prostu my bardzo chcemy tam polecieć. Uh -huh. I ja na mój pierwszy wyjazd bardzo mocno oszczędzałam uh -huh. stypendium, które miałam z uczelni, specjalnie się dobrze uczyłam, żeby mieć stypendium, uh -huh. żeby jak najbardziej odkładać uh -huh. na bok wszystko. Ale myślę, że to jest taki bardzo główny zapalnik, bo jednak żeby tam po prostu polecieć, żeby sobie zobaczyć. No to już ludzie się będą zastanawiać, a czy się opłaca, czy może lepiej nie polecieć, nie wiem, do Tunezji, bo jest taniej, a też ładna pogoda. Mm -hmm. A no, u nas to jest jednak tak, że my chcemy tą kulturę, którą w jakiś sposób tańcem jednak reprezentujemy, a nie jest nasza. I jakby można się dużo dowiedzieć z Polski, siedząc tam i mm -hmm. przeszukując internet, mm -hmm. ale jednak jest inne doświadczenie, jak się tam poleci i samemu zobaczy. No jak to wygląda, jak się ten taniec tam tworzy i jak tak naprawdę dancehall jest jamaiką, tak naprawdę, według mm -hmm, mnie, bo mm -hmm. dla mnie bardzo dużym e, zaskoczeniem było to, że tak naprawdę, e, oczywiście słychać reggae i reggae mm -hmm. jest wszędzie, ale tak naprawdę też ten dancehall jest wszędzie, który tak w Europie nie jest aż tak znany dla ogółu. No właśnie. A jednak to, powiedziałabym, że obecnie to właśnie dancehall jednak e, ma. Bardzo duży, największy chyba wpływ na Jamajczyków z muzyki. Mm -hmm. Wiesz co, no, no właśnie... I tak, wydaje mi się, że właśnie przez to, że przez ten taniec dla nas to jest takie, że polecę tam, bo jakby my nie musimy mieć wizy. Do 30 dni wbijają okay. wizę na w locie. Okej. Okay. Więc jakby trzeba tylko mieć bilet w, oczywiście przylot i bilet powrotny, mm -hmm. no i gdzieś zarezerwowany noslek, żeby się pokazało, gdzie się będzie spało, bo oni to sobie tam zapisują. Okej, okay. a jakbyś mogła mi powiedzieć, bo w sumie to nawet nie wiem, ile trwa lot z Polski na Jamajkę. Obecnie chyba już nie ma bezpośrednich lotów. Mhm. Tu i miało czarterowe, one były na dwa tygodnie, mhm. ale ja z reguły latam właśnie przez Niemcy. Mhm. No i to jest tak około 10 godzin. Przez Brukselę są loty i niestety te loty tu i przez, z Brukseli. One mają międzylądowanie zawsze, mają mm. międzylądowanie na Dominikanie, że mm. wygląda tak, że wszyscy i tak muszą wysiąść. Ci, o, co nie. zostają na Dominikanie, zostają na Dominikanie. My musimy przejść jeszcze raz jakby przez bramki mm. i wsiąść do tego, tego samego samolotu. Okej. Okay. No. Więc jakby to też według mnie strasznie wydłuża ten przelot, bo on mógłby pewnie trwać 8 godzin. Na pewno. No to, no to długa droga. Długa droga, ale tak jak mówiłaś, to Aż tutaj się uśmiechnęłam, bo to zazwyczaj tak w życiu jest, że jak się zaczynamy w coś tak mocno wkręcać, a taniec mi się wydaje, że jest w tym wszystkim też taki bardzo, bardzo intensywny, bo porywa cię, no całą, tak? Wszystkie zmysły pracują, i wtedy zazwyczaj w miarę rozwijania pasji pojawia się też taka chęć, żeby zobaczyć źródło tej pasji, bo, no właśnie, chciałam Cię tutaj też zaczepić o ten dancehall, co powiedziałaś. Może mogłabyś nam trochę powiedzieć, co to jest za taniec, bo wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam kojarzą, ale może niedokładnie wiemy o co chodzi. No, więc dancehall jest tańcem pochodzącym z Jamajki. Tworzył się on jakby na przestrzeni lat mhm. i jest tak naprawdę wyrazem tak jak muzyka dansa. jest wyrazem tego, co czują Jamajczycy i jakby całego ich otoczenia. Dancehall jest też muzyką tak naprawdę tej klasy najniższej. Mhm. On teraz jakby jest tak, że o, tu teraz były wybory na Jamajce i każdy kandydat. Zapytał, oczywiście poprosił i bardzo pewnie dobrze zapłacił artyście dancehallowemu, żeby mu tam nagrał tak zwany dubplate, czyli okay. na swojej piosence, jakby zmienić słowa i na przykład śpiewać o tym polityku. Okay. Co jakby też nie spotkało się z poklaskiem wielu osób, bo jednak właśnie to politycy przez wiele lat i do tej pory jakby nie uznają tego dancehallu w pełni, że jest to mhm. jakby kultura Jamajki, bo mhm. jest to. Po prostu uważane za jakby no muzykę z getta. Okej. Okay. I że na przykład ludzie, bo tam bardzo, na Jamajce jest bardzo duże rozwarstwienie klasowe. Mm -hmm. Ludzie z, z tak zwanego uptownu, czyli ci najbogatsi uważają, że to jest w ogóle muzyka e, najniższych Zbliższy klas, że w, w ogóle nie dla nich. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie chcą tego słuchać. No ale to jest to, to Dancehall jest w ogóle Jamajką. Opowiada o, nie wiem, o jedzeniu, mhm. o seksie. Tak naprawdę, Jamajczycy są bardzo otwarci seksualnie. Okay. I uważam, że każda dziewczyna, która ma problemy ze swoją seksualnością i z tym, jak wygląda, powinna mhm. się przejść i zatańczyć danshal i usłyszeć, jak i zrozumieć to, co mhm. Jamajczycy śpiewają. Mhm. Bo po prostu oni tam uwielbiają wszystkie kobiety. I to jest super. Wiesz, że ja, jak popatrzyłam właśnie sobie na trochę takich filmików, właśnie tancerek, to mi się to tak strasznie podoba, bo tam jest taka, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale z tego co mówisz, jest taka po prostu wolność. Tam jest tyle emocji i taka. Te, te dziewczyny są niczym nieskrępowane. One, one po prostu się ruszają i, i to jest naprawdę widać ich taką. Radość. Radość z tego, że mogą po prostu tańczyć tak, jak im podpowiada serce. Tak, ja, ja uważam, że to jest w ogóle piękne, jak dziewczyny na Jamajce też nie, się, nie boją się wyrażać tego, co one oczekują od faceta i tego, mhm. co one czują. Mhm. Że w piosenkach damskich, dancehallowych, masz dokładnie powiedziane, że chcę, żebyś traktował mnie w sypialni tak, tak i tak. Okay. Chcę, żebyś zrobił mi to i to. Mhm. Jakby dla mnie, jak ja pierwszy raz zaczęłam rozumieć te piosenki i rozumieć, o czym one śpiewają, to mhm. pierwsze było takie wow. Szok. A potem zrozumiałam, że tak naprawdę to wiele ułatwia, bo my jesteśmy zawsze uczone, że nie mówi się o takich rzeczach. Mhm. Że to jest coś, co powinno zostać w czterech ścianach. Mhm. Najlepiej nie mówić nic. Ale dlaczego nie? Tak, dokładnie. Myślę, że jest to taka... dużo łatwiej. Tak. Znaczy tak czy siak w dancehallu dziewczyny są, że tak powiem, mniej otwarte. Znaczy nie, nie, one są bardzo otwarte, ale jakby większa scena dancehallowa jest i tak dla mężczyzn, czy okay. to tancerzy, czy, yy, czy artystów. Mhm. Jednak dziewczynom jest się gorzej przebić, też jako tancerką mhm. yy, muszą bardziej walczyć też właśnie o to, żeby jakby dostać się do Europy na swoje te tury taneczne. Mhm. Mają trochę trudniej, ale to jak wszędzie kobiety mhm. mają trochę trudniej. Ale dzielnie walczą. dzielnie Tak, walczą. no i właśnie też takim aspektem dancehallu, który wydaje mi się, że też wpływa na to, że dancehallowi trudno jako muzyce przebić się do mainstreamu, tak mhm. jak stało się to z afrobeatem, czy nawet z reggae. Mhm. Jest to, że opowiada ona o tym, o jak... Jamaika jest e, przesiąknięta przemocą i... Okay. Jakby są wprost piosenki, są ruchy taneczne, w których... które imitują strzelanie. Okay. Piosenki, które opowiadają o takich rzeczach, że jak ja sobie to przetłumaczę na polski, bo wiadomo po angielsku jest to mój drugi język, mm -hmm. więc no pewnie. inaczej. A jak sobie przetłumaczę na polski, no to ja bym nie chciała, żeby takie piosenki na przykład, nie wiem, słuchało moje dziecko. Mm -hmm. Czy moja młodsza siostra, bo no po prostu jest tak, są tak przesiąknięte przemocą i takimi tekstami, mm -hmm. że no, jest to szokujące. Dla mnie to było, jak ja zaczęłam sobie tłumaczyć piosenka mm -hmm. po piosence, że o, fajnie byłoby zrozumieć, o czym mm -hmm. oni śpiewają. No, a dla nich to, to jest codzienność. Normalne. No właśnie, chciałam Więc... się spytać, czy, y, czy te piosenki rzeczywiście oddają y, realia, czy są takie y, przesadzone? E... Ja myślałam, że są przesadzone, natomiast mój chłopak twierdzi, że oddają realia i że ja sobie wielu rzeczy nie uświadamiam, jako uh -huh. biała turystka. Uh -huh. <laughs> e, że jak byłam z nim teraz ostatni raz na Jamajce, byłam sama z nim, uh -huh. bez żadnych, nie, nie wzięliśmy żadnych znajomych. Uh -huh. No to wiele razy on mnie musiał jakby stopować, bo ja na przykład mówiłam, że o, zostaw mnie tu na drodze, bo ja tutaj mam teraz zaraz zajęcia taneczne, uh -huh. to on mnie po prostu zostaw tu na drodze i, i ja sobie tu poczekam na kogoś, a on mówi, czy ty w ogóle wiesz, gdzie ty jesteś? Czy mm -hmm. ty w ogóle znasz kogokolwiek tutaj? Mm -hmm. I się okazuje, że na przykład to jest jakaś dzielnica, w której w połowie piosenek śpiewają o tej dzielnicy, że tam się dzieją nie wiadomo jakie rzeczy. Okay. I w ogóle ja mówię, że to nie jest tak, że te piosenki sobie ktoś stworzył. Ci ludzie śpiewają o tym, co widzą naokoło siebie. No właśnie. Ale ja może raz, okay. chyba raz w życiu Aha. widziałam kogokolwiek... No bo to nie jest tak, że oni tak sobie łażą z tymi pistoletami Uf. tam, bo jakby... To jest nielegalne mieć broń na Jamajce, ale wszyscy mm -hmm, mają. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> e, ale pamiętam, pierwszy raz na Jamajce widziałam, jakby była zam zamknęli imprezę i powiedzieli, że z powodu strzelaniny chyba. Okej. Okay. I szedł Koleś, jakiś, widziałam, że po prostu sobie strzelił w niebo. to Dobra. Pamiętam, raz na imprezie się odwróciłam i ze mną stał. Koleś podniósł koszulkę i pokazał, że tam ma pistolet. O mój, teraz zosta <laughs> zostałam tak spięta, już się dobrze nie bawiłam. No. E no i raz właśnie pojechaliśmy do jednego pubu. To w ogóle był taki, nie jakiś tam pub w getcie, tylko to był taki pub, gdzie właśnie, nie wiem, na przykład chodzą policjanci, mm -hmm. wojskowi. Mm -hmm. I zatrzymaliśmy się, widzimy krew. No i ten właściciel pubu mówi, że przed chwilą ktoś właśnie podjechał, kogoś tam zastrzelił i czekają na policję. O oh, jesus. No Ale jakby na swoje własne oczy nie widziałam nigdy nikogo żeby... O, no i jak byłam raz na tam, tak zwanym downtown, na mhm. takim... Tam jest taki wielki targ. Mhm. Bardzo nadal podziwiam e, białe dziewczyny chodzące tam same, bez nikogo. Bo ja też popełniłam taki błąd. No. <laughs> ale nie polecam. E, no to widziałam, że dziewczyna z nożem e, biegła za drugą dziewczyną. I tam nieco się stało. Ale tak to... Ale nie. tak oprócz tego to wszystko <laughs> bezpiecznie. Nie no wiesz, ale to... nie wiem, no... Ja też na przykład widzę różne dziwne rzeczy w Berlinie na ulicy, może no nie z pistoletem, ale jest bardzo dużo też dziwnych, dziwnych. osób, które moim zdaniem przedawkowały pewne rzeczy. Mhm, mh. Wiesz Więc... co, tak, u mnie ja mam, ja mam właśnie podobne odczucia, bo no tutaj w Ameryce też jest pełno osób, które mają yy, broń. W zasadzie tutaj to dalej wydaje mi się, że nie wiem, czy teraz jest tak prosto, ale do niedawna było tak, że po prostu mogłaś powiedzieć, że chcesz chronić rodzinę, i to był wystarczający powód do tego, żeby dostać pozwolenie na broń. Więc. Dodatkowo ja też nie mieszkam na Manhattanie w środku, gdzie po prostu są sami bogacze, tylko już też troszkę wyżej, gdzieś tam bliżej Harlemu, Bronxu. No i tam się wydarzają codziennie naprawdę różne rzeczy, ale wydaje mi się, że jesteśmy też tak zaprogramowane, zaprogramowani ogólnie ludzie, żeby tłumaczyć sobie te wydarzenia jakoś, żeby tak... Nie zauważać ich trochę, ale gdzieś tam ta moja na przykład obawa jest, że ok, jakby uważaj, oczywiście nie cały czas, ale uważaj jak się zachowujesz, może nie zaczepiaj nikogo, bo wiesz, no nigdy nie wiadomo czy, czy ta osoba nie ma broni, a jak wiadomo w tych czasach to niewiele, niewiele trzeba, żeby sprowokować inną osobę do, do jakiegoś takiego... Dziwnego czynu, że tak powiem. E... No, właśnie, ja tak też, e, też tak sobie chodziłam po Jamajce. Raz byłam w ogóle sama na Jamajce, bez nikogo pojechałam, pojechałam sobie na Jamajkę. Odważnie. I też miałam takie, właśnie głupie myślenie, teraz jest głupie, wtedy wydawało mi się, że no, już raz tu byłam, wiem gdzie pójść, po co wydać pieniądze na taksówkę, przejdę do się sama. Okay. I po prostu każdy Jamajczyk, mój znajomy, jak to usłyszał, to po prostu. Myślałam, że będzie takie, o, że spoko, że już znasz teren. Nie, każdy po prostu powiedział, że jestem głupia. Przerażona. Że ja mhm. nie wiem, gdzie jestem, nie znam ludzi. Mhm. Czy ja wiem, że kto, ktoś sobie, są ludzie, którzy na przykład siedzą cały dzień na ulicy i zobaczą, że idzie biała dziewczyna z torebką, mhm. to w najlepszym wypadku zabiorą mi torebkę. Okej. Okay. Ale to są takie rzeczy, których ja sobie po prostu nie uświadamiałam, bo dla mnie to była piękna, cudowna wyspa, cudownych ludzi, którzy mnie wszyscy kochają. Ja kocham wszystkich, mm -hmm. jest tak fajnie mm -hmm. i w ogóle. No i to jest tak, to jest moje pierwsze wrażenie, Jamajki. Okej, okay, no to jest właśnie ta nieświadomość. No i czasem, to może. Kurczę, to ma te, dla mnie takie dwie strony, bo z jednej strony jedną dobrą, drugą właśnie taką gorszą, bo z tej nieświadomości może wyniknąć dużo rzeczy takich niekoniecznie przyjemnych. Z drugiej strony no właśnie, jestem w stanie sobie wyobrazić Ciebie zachwyconą tą kulturą. Jeszcze więcej jak, wiesz, tańczysz i, i chcesz to widzieć, chcesz poczuć tą energię, chcesz odebrać tą energię od ludzi, także... No, teraz już jesteś bardziej uświadomiona, dobrze, że masz swojego anioła stróża przy sobie, który Cię tam chroni, ale wiesz no, co jeszcze... Ten Anioł stróż to mnie denerwuje. <laughs> tak każdy, jak każdy, ale wiesz co, jeszcze chciałam Cię zahaczyć właśnie o, o to, jak u Ciebie się zaczęło z tym tańcem. Ja, ja się przeprowadziłam na studia do Warszawy, mhm. i, bo ja jestem z Bydgoszczy w ogóle. Mhm. E, I w Bydgoszczy tańczyłam hip-hop przez wiele lat. Mhm. No i wiadomo, przeprowadziłam się na studia, nowe studia, nowe miasto. E, no i przez pierwszy rok nie tańczyłam, no ale już stwierdziłam na drugim roku, że już mnie to męczy, że nie tańczy i że muszę wrócić mhm. do tańca. Mhm. No i tak szukałam jakiegoś hip-hopu, właśnie. No, ale mówiłam, żebym sobie coś innego zobaczyła. I to były czasy, kiedy tak naprawdę e, twerk wchodził i robił się bardzo modny okay. i wszystkie szkoły tańca uczyły twerku. Mm -hmm. No ja poszłam tak naprawdę na zajęcia e, twerkowe. E, e, a i... teraz tylko jeszcze dopowiedz nam, co to jest Twerk? Twerk e, to jest styl tańca, który głównie opiera się na ruchu pośladkami. Okay. W trzęsieniu. E, to jest akurat taniec. E, Pochodzący z tego, co wiem, nie robiłam dużego researchu mm -hmm. na ten temat, bo tak naprawdę twerk przestałam szybko tańczyć. Mm -hmm. e, no, ale on pochodzi w, w, z, jakby, e, od afroamerykańskiej społeczności w USA. Okej, okay. okej. Okay. Ja poszłam na ten twerk i uczyła go dziewczyna, Alicja Sikora, która uczyła też właśnie dancehallu mm -hmm. e, w tej samej szkole. I powiedziała mi, że no, ja w sumie uczę też dancehallu, może byś też wpadła na te zajęcia, tam się jakby kompletnie na czym innym to polega, ale może też Ci się spodoba. Mm -hmm. No i poszłam na te zajęcia. Poszłam też na zajęcia dancehallu w tej samej szkole do Agi Morko. Mm -hmm. e u AGI już bardzo długo potem została i nawet organizowałam potem z nią warsztaty, bo to jest moim zdaniem jedno z najlepszych tancerek densovalowych w Polsce w ogóle. Okej, okay. do zapamiętania w takim razie, na <grym> dla tak, zainteresowanych. Ale AGA teraz już mieszka w Białym Stoku, więc jakby ktoś do Białego Stoku to polecam. I prowadzi zajęcia online też. O! To właśnie w koronie się okazało, że jednak no można też prowadzić zajęcia tanczyne online. Mm -hmm. <grym> no i właśnie ja tak. Na ten twerp już przestałam trochę przez jakiś czas, chyba przez rok, chodziłam i przestałam, natomiast na ten scholu zostałam. I jakby w Warszawie chodziłam do wielu osób, mm -hmm. do kto prowadził ten schol, to starałam się pójść, żeby jakby zobaczyć z każdej różnej strony, mm -hmm. jak to wygląda. No i tak zostałam, zachłysnęłam się kulturą, bo też osoby, miałam takie szczęście, że osoby, do których trafiłam, mhm. to nie były po prostu osoby, które nauczyły się tego dancehallu gdzieś tam, nie wiem, w internecie poszły mhm. na dwie, dwa zajęcia i stwierdziły, o w sumie to na tym polega. Mhm. Tylko miałam takie szczęście trafić do osób, które jakby przekazywały mi też jakąkolwiek wiedzę o kraju, o kulturze Super. i o tym, o jakby ludziach, którzy tworzą ten taniec, tak? To uh -huh. nie jest tak, że po prostu, a wykonujemy taki ruch, taki ruch, taki uh -huh. ruch, tylko jakby każdy, każdy ruch ma swojego twórcę. Uh -huh. Z reguły ten twórca należy do jakiejś ekipy. Uh -huh. Więc tak to wyglądało i ja po prostu nie wiem, w jaki sposób ja się w ogóle tak... Bo jakby ja hip-hop tańczyłam tyle lat i nigdy jakby hip-hop nie miał na mnie takiego wpływu. Uh -huh. Ale wiesz... Dancehall, że ja po prostu muszę więcej, więcej jeździć na każde warsztaty z Jamajczykiem, które są w Polsce, jeździć na wszystkie wykłady tutaj, mhm. wszystko. Ale wydaje naprawdę... mi się, że to jest właśnie to, co odznacza taką pasję, to, że chcesz więcej i że czujesz, że, że wszystko co robisz to dalej jest niewystarczające. I myślę, że tutaj też duży wpływ właśnie miało to, co powiedziałeś, że trafiłaś na osoby, które były tym tańcem zachłyśnięte, Ty, takie osoby, które chciały Ci powiedzieć całą tą otoczkę, a nie tylko właśnie tak, że okej, okay, tutaj ruszamy pupą, tutaj ruszamy nogą i, i koniec, nie? Zaraziły Cię takim tym entuzjazmem do, do, nie tylko do tańca, ale też do tej kultury całej? Tak, bo ja w ogóle moje pierwsze myślenie o cholu było takie jak 90% laików w Polsce, że jest to trzęsienie pośladkami i że jest to fajny taniec. Pamiętam, że zawsze jak mówiłam komuś, że tańczyłem schową, o, jest już fajnie kręcić pośladkami. Ja miałam takie nie, yeah. że to jest coś więcej. Prawda? Że to jest coś. Że, bo ludzie myślą, że jest w ogóle taniec dla kobiet, a jakby okay. ta część kobieca, gdzie oczywiście. Biodra są waż bardzo ważne, mm -hmm. e, ale jakby ta część kobieca to jest jedna część dancehallu, a jest też dużo innych. Mm -hmm. I jakby przez to też w Polsce nie ma dużo, mi się wydaje, dancehallowych e, tancerzy męskich. Dlatego, mm -hmm. że tak naprawdę no, w dancehallu e, ludzie nie mogą, e, znaczy ludzie. <luczy> ludzie są podzieleni na kobiety i mężczyzny. Mm -hmm. I jakby kobieta może tańczyć część kobiecą, część mm -hmm. męską, wszystko. Mm -hmm. Natomiast mężczyźni nie mają prawa kręcić pośladkami. Po okay. prostu nie mogą. Okay. Eee, jakby wynika to też z tego, że po prostu Jamaika jest bardzo homofobicznym krajem. Okej. Okay. Eee, I mają bardzo jakby role, role męskie i żeńskie mm -hmm. są bardzo podzielone. Rozdzielone. Rozdzielone. Znaczy to nie rozdzielone tak, że kobieta ma siedzieć prać i gotować. Mm -hmm. Bo mm -hmm. jamańczycy gotują, mężczyźni gotują ekstra. Zaraz do Ta. tego przejdziemy <laughs> oczywiście. No ale właśnie ja miałam takie szczęście, bo ja w ogóle dancehall wcześniej kiedyś słyszałam, mhm. ponieważ e, królowa polskiego dancehallu Ula Afro okay. była w Mom Talent mhm. i właśnie ja pamiętam, że ja oglądałam Ule. Które jeszcze wtedy nie znałam. Mhm. Ula prowadzi zajęcia w Warszawie. I ja oglądałam Ule w w Talent jeszcze jakby w Bydgoszczy siedziałam. I zaczęłam sobie coś tam co nieco googlować. Ale to tak, pamiętam, że wygooglowałam kilka piosenek. Mhm. Coś tam mi wyskoczyło, ale jakby jakoś o tym zapomniałam. Poszło to jakby w bok. Okay. I potem dopiero się okazało, że no jednak coś tam mi tam zostało w głowie. Aha, aha. <laughs> że jednak trzeba to kontynuować. No dobra, czyli jednym słowem trafiłaś na dobrych ludzi, tak, no i też cześć. byłaś podatnym gruntem, że tak brzydko Cię porównam, ale trafiło na dobrą osobę, zaczęłaś rozwijać tą pasję, zaczęłaś się w to wszystko bardziej wkręcać, i pewnego dnia spotkałaś swojego chłopaka. Tak? Nie, nie, tak nie my, To nie jest żadna nie romantyczna tak. historia. Tak, już miałam, miałam nadzieję. Także, znaczy, no nie, nie, my się poznaliśmy, my się ogólnie poznaliśmy e, już w, tutaj w Europie i, i to nie jest tak, że ja go poznałam na Jamajce gdzieś tam. Mm -hmm. e, ale ja jakby znałam go, bo po prostu on się poruszał w tym, wiadomo, no to jest muzyka z jego kraju, więc jakby gdzieś tam na imprezach się znaliśmy, mm -hmm. coś tam, e, no ale najpierw się znaliśmy jako kumple. Okej. Okay. Po prostu znajomi gdzieś tam na imprezie, hej, hej, on tam jakby jak były jakieś warsztaty z Jamajczykami, to on przyszedł powiedzieć hej, no bo to ktoś z jego kraju, mm -hmm. fajnie. Mm -hmm. e, ale ja na pierwsze dwa wyjazdy na Jamajkę, to w ogóle e, jakby to były moje wyjazdy, bez niego. Okej. Okay. I ja, po, ja tam pojechałam typowo e, tańczyć i typowo poznać kulturę taneczną mm -hmm. i to jak to tam mm -hmm. wygląda. On jakby pojechał ze mną i z moimi koleżankami na trzeci wyjazd mój. żeś tak tak powiem, dołączył się. Bo my już sobie wcześniej planowałyśmy, a on stwierdził, że. A to właśnie, bo wcześniej trochę się zaczęliśmy spotykać. No ja stwierdził, że a no może to jak my lecimy, to on też poleci z nami, to będzie takim przewodnikiem. coś nam pokaże. Wykorzystam sytuację. Tak. A zastanawiam się. Jak się czuje Jamajczyk w Polsce w ogóle? Bo, bo to tak z tego co mówisz, to jest po prostu przepaść. E... Znaczy, mi się wydaje, że mamy bardzo dużo cech podobnych Polacy z Jamajczykami. O to ciekawe. Bardzo dużo. Ale mhm. no niestety Jamajczyk w Polsce czuje się jak większość czarnych w Polsce. Czyli mój chłopak powiedział, że go bardzo w Polsce pierwsze co uderzyło to rasizm. Że jakby mhm. nigdy w życiu nie, mhm. nie chciałam tego mówić, no ale no, bo jak się go pytałam, jakieś, on powiedział, że po prostu nigdy w życiu nie wiedział, że ktoś może bez powodu być agresywny do kogoś tylko ze względu na kolor skóry, że mhm. on po prostu sobie idzie ulicą i słyszy jakieś obelgi. Mhm. Mhm. A y, twój chłopak jak y, on w ogóle mówi po polsku czy? Tak, coś tam mówi, nauczył się trochę w Polsce. Wow! Więc... No to super. <laughs> więc jak, no. jak nie chcę, żeby ktoś go rozumiał teraz w pracy w Niemczech mm -hmm. y, naokoło, to zawsze do mnie po polsku mówi przez telefon, co jest zawsze zabawne, bo jednak formy są trudne. Mm -hmm. y, mm -hmm. Ale i tak stara Daję się. Radę. Daję radę. No Daje radę. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony. Trochę gorzej, dlatego że pewnie rozumiał to, co się do niego mówi. No i nie jest to na pewno przyjemne. No ja, mój mąż jest Hiszpanem. My też mieszkaliśmy w Polsce długo, długo. I powiem Ci, że no mój mąż, jakbyś go zobaczyła, to może byś go posądziła o jakieś francuskie korzenie, bo zupełnie nie wygląda jak Francuz, bo jest z północy Hiszpanii, więc. No, powiedzmy, tutaj daje tak wielki, wielki cudzysłów wygląda normalnie, e, a i tak, niestety, też e, parę rzeczy ja się nasłuchałam, bo on tam mało co rozumiał. Ale no niestety, to jest właśnie to, co ja zawsze powtarzam, to że my mieszkamy w Polsce i nie widzimy tego problemu. To nie znaczy, że on nie istnieje, a. Tak, to, ta. jest, to jest problem, którego się nie widzi, dopóki nie masz e, znajomych z innego dokładnie. kraju i nie słyszysz tego na ulicy skierowanego centralnie do ciebie, bo z kimś dokładnie, idziesz. Dokładnie. No mieliśmy kilka przykrych sytuacji w Polsce, mieliśmy też jedną przykrą sytuację od Polaków tutaj w Niemczech. Mhm. I tak, ja też miałam takie przekonanie, że no, nie, Polska nie jest takim rasistowskim uh -huh. krajem, bla, bla, bla. No nie jest rasistowskim właśnie, dopóki się nie zaczniesz, yy, nie wiem, nie zaczniesz mieć znajomych z, z innego okręgu kulturowego i się okazuje, że wszystkim naokoło to przeszkadza, nie wiadomo dlaczego. No. Ale na przykład y, podobała mu się, powiedział, że Warszawa jest o wiele ładniejsza niż Berlin. I że, okay. ludzie w Polsce, że ludzie w Polsce są ładniejsi. Że wszyscy się umieją ładnie ubrać w Polsce i że po prostu przyjemnie się chodzi po e, ulicach. Po, przyjemnie się patrzy. <gry> tak, dokładnie. Znaczy, ja wiem o co chodzi, bo ja mówiłam co? co? A, mm -hmm. a potem tak, jak po jakimś czasie, o właśnie, po, jak. Była właśnie kwarantanna, no i nie, nie, nie jeździliśmy do Polski. Mhm. No to właśnie, jak pojechałam do Warszawy odwiedzić znajomych, to idę ulicą i mówię: Kurczę, rzeczywiście, wszystkie dziewczyny są jakby. Nie mówię, że wszystkich styl mi się podoba, mhm. ale zawsze któraś ma, o fajne buty takie bym mogła mhm. mieć, o fajna torebka. Mhm. O, ta fajnie się ubrała. Mhm. Tu nie mam aż tak tego. E, no, ja byłam w Berlinie i tam faktycznie e, ludzie chyba aż takiej e, wagi nie przywiązują do wyglądu. Z jednej strony no może, to jest, y, może to jest ok, z drugiej strony no, inaczej się na to wszystko patrzy. Tutaj w Nowym Jorku to już w ogóle jest po prostu taki przekrój, że mm, mi się to podoba, dlatego że nie ma z jednej strony takiego wiesz, ciśnienia, że, że musisz się ładnie ubrać, po prostu ubierasz się tak jak chcesz i tak jak ci w danym dniu y, no masz ochotę z drugiej strony na pewno to inaczej e, tak powierzcho, powierzchownie na ulicy e, wygląda. E... Tak, no w Berlinie też mi się właśnie podoba to, że każdy się może ubrać jak chce, bo ja, ja na przykład lubię się ubrać ładnie, ja się mm -hmm. po prostu czuję mm -hmm. lepiej, lepiej jak się ubiorę ładnie. Nie wiem, czy ma to właśnie przez to, że jestem z Polski i po, po prostu u nas... Aha. Jest, jak moja mama zawsze mówiła, że mam się ubrać czysto, mam mieć wszystko czyste mm -hmm, i że mm -hmm, ładnie mm -hmm. i że jak ja Sólody, wyglądam, nie? że mam się przebrać. Mm -hmm. <laughs> e, ale ale myślę, że to jest fajne, że po prostu można sobie do biura przyjść w dresie, jak masz zły dzień mm -hmm. i nikt ci nic nie powie, bo ty masz po prostu przyjść no do, do biura i zrobić swoją pracę i a nie wyglądać, bo i tak nie masz nie, nie wiem kontaktu z klientem, ja nie mam. Mm -hmm, więc, mm -hmm. jakby, kogo to pochodzi, Jak mam jak teraz home wyglądasz? office, to czasem w piżamie siedzę i chyba mm -hmm. nikogo to nie obchodzi, więc. Mm -hmm. Tak, no, wydaje mi się, że jest coś takiego. Ja też z domu wniosłam takie, um, takie, no, zawsze właśnie mama mi powtarzała, że po prostu trzeba wyglądać schludnie i czysto, a, a tutaj, i to we mnie zostało. Ja, ja zawsze chodzę schludnie i czysto. Ale rzeczywiście im, im dłużej tutaj mieszkam, tym bardziej sobie pozwalam na jakieś takie rzeczy w stylu chodzenie bez stanika, gdzie w Polsce to, pff, no nie wiem, nie wiem, <grym> czy bym się odważyła. No ale to są już jakieś tam moje, wiesz, e, ograniczenia można powiedzieć. E, dobra. Ale chciałam Cię spytać o ten pierwszy Twój wylot na Jamajkę, bo wyobrażam sobie Twoją ekscytację, kiedy w końcu już nazbierałaś te pieniądze, kupiłaś bilet, a tak jeszcze Cię tutaj spytam, ile kosztuje bilet na Jamajkę? Wiesz, co to zależy, kiedy lecisz i jak szukasz. Mhm. Ja z reguły płacę około plus minus 2000 złotych w dwie strony. Myślę dwie strony. Mm -hmm. Oczywiście to jest sam wyjazd na przykład z Brukseli na Jamajkę, a jeszcze trzeba dolecieć do Brukseli. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale jakby ja się tak staram za 2000-2500 z bagażami, żeby to się tak zamknęło. Mm -hmm. Z reguły są takie ceny. Myś, wydaje mi się, że trochę więcej zapłaciłam, ale nie jestem pewna. Za lot właśnie ten pierwszy raz, jak uh -huh. leciałyśmy. Uh -huh. W ogóle to był strasznie drogi wyjazd dla mnie, ale ja też uważałam, że jestem. Ja w ogóle myślałam, że ja nigdy w życiu więcej nie wrócę na Jamajkę, no bo przecież taki uh -huh. wyjazd drogi tak daleko. Uh -huh. że co ja sobie myślę, uh -huh. że. A to jest tak naprawdę tylko w głowie, bo ja, ja uważam teraz już, że jak już się ma uzbierane pieniądze na bilet, uh -huh. to reszta jakoś pójdzie. No pewnie. pewnie. Ale no tak, z 2000 to. Tak lekko trzeba liczyć. Myślę, okay. żeby, żeby się nie zdziwić, że nagle się doda bagaż, że nagle tu trzeba jeszcze z lotniska przejechać gdzieś tam. Mm -hmm. i z tego się robią takie wyśle 3000. Okay. No, czyli Mogą tak się zrobić. Nie taka yy, tania wycieczka, trochę już trzeba popracować fajne było to, jakby ja nigdy nie leciałam tym charterem, ale mm -hmm. moje koleżanki leciały z TUI, jak były z Warszawy, charter mm -hmm. do na Jamajkę to jak się miało właśnie taką opcję, że wzięcia urlopu od razu, uh -huh. ani że trzeba było, trzeba wypisać wcześniej, uh -huh. no to jak się zobaczyło kilka dni przed wylotem, no to te bilety potrafiły być po 1200 zł, w dwie strony już z bagażem. Oj, to mega tanio. Więc to był super super czas. Uh -huh. Uh -huh. I, <laughs> no, na ile, I na ile się zazwyczaj leci na Jamajkę? Ja, wszystkie moje wyjazdy były na miesiąc, około. Uh -huh. I ten ostatni wyjazd tylko na dwa tygodnie, no bo już praca poważna, urlop, uh -huh, uh -huh. E, i to było strasznie krótko dla mnie. Uh -huh. Przez to, że ja po prostu trzy razy siedziałam na tej wyspie w miesiąc, uh -huh. ponad czasami, e, nielegalnie. Znaczy, potem okazało się, że jednak legalnie, bo udało nam się to załatwić, ale miałyśmy taką przygodę, że e, nie, okazało się, że my możemy być jako obywatelki Polski tylko 30 dni na Jamajce, bez przerwy. Okej. Okay. I każdy dzień ponad to, to powinnyśmy mieć wizę. Aha. E, no ale z reguły tak, miesiąc. Ja uważam, że tak dla kogoś, kto nie leci tam tańczyć, mhm. to może te dwa tygodnie są ok. No właśnie. Ja, bo... te, ja teraz jak byłam na dwa tygodnie, to jakby dzieliliśmy to na milion różnych części, bo tak, chcieliśmy pozwiedzać, ja chciałam w końcu coś tej wyspy więcej zobaczyć. Mhm. E, do tego trzeba było odwiedzić rodzinę. Mhm. No, i do tego ja chciałam jakieś tańce robić, mm -hmm. imprezy, więc mm -hmm. my prawie nie spaliśmy przez te dwa tygodnie. No, tak jak opowiadasz, to zaraz. Opowiesz mi jeszcze raz, bo tutaj przed zaczęciem nagrywania opowiadałaś mi o tych imprezach, ale to wszystko brzmi tak bardzo, bardzo intensywnie. Ale dlatego właśnie chciałam się Ciebie spytać o to pierwsze wrażenie. Pamiętasz ten moment, kiedy wysiadłaś z samolotu, jechałaś gdzieś tam do swojego hotelu, czy tam gdzie spałaś, i jakie były takie twoje pierwsze wrażenia po tym, co pierwszy raz w życiu zobaczyłaś? My, jak pierwszy raz leciałam, to mhm. miałyśmy tak, to wtedy byłyśmy na więcej niż miesiąc. Mhm. I miałyśmy tak, że pięć pierwszych dni byłyśmy w Montego Bay, tam gdzie wylądowałyśmy. Mhm. No i to jest taka miejscowość, powiedziałabym właśnie też plus minus turystyczna, bo tam mhm. jest lotnisko, są ładne plaże. Mhm. Wszystko przygotowane. No tak, no i moje pierwsze wrażenia. Znaczy to Montego Bay to też nie, nie uderzyło mnie aż tak, bo po prostu... To jest miejscowość z plażami. Tak, chodziłyśmy sobie na plażę. Mm -hmm. Coś tutaj ładna niebieska woda, mm -hmm. palmy wiadomo, super, mm -hmm. gorąco. Mm -hmm. T -t 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 A, no uderzyło mi właśnie to, że mimo że jakby tam jest dekryminalizacja de e marihuany, okay. ale nie jest legalizacja. Więc ona nie jest legalna, okay. legalna. legalna. Okay. Po prostu to nie jest tak, jak u nas nie nie, tak, nie jest tak jak w Polsce, że znajdą u ciebie, nie wiem. 10, 0,1 jeden grama, nie wiem, jakiś tam okruszek, i gdzieś do kryminału, aha, nie? Aha. E, ale też uderzyło mnie, jak łatwo to jest tam wszędzie dostać. I naprawdę tanio. W mm -hmm. porównaniu z mm. w Europie, to tam to Ach. jak zawaciki. Okej, okay. ja się nie znam, ale wierzę na słowo. No więc e, tak moje, te pierwsze 5 dni, no to było takie, że ładnie. Mm -hmm. Mogę dostać kokosa do picia na ulicy. Okay. Dobre, dobre jedzenie, dobre, dobre owoce, słodkie, świeżutkie. Więc to było tak. I po tych pięciu dniach właśnie pojechaliśmy do, do Kingston. Mhm. Ja pamiętam moją pierwszą imprezę, jak poszłam. Mhm. I właśnie zobaczyłam po prostu, jakby. To nie było na ulicy. Ta impreza nie była na ulicy. To moja pierwsza impreza to w ogóle była Weddy Weddy. Mhm. A co to A, znaczy? To jest jedna z najstarszych w ogóle e, ulicznych imprez. Okay. E, ta ona jest zawsze w środę. W mm -hmm. ogóle najlepsze imprezy są w tygodniu. Weekend są takie chłapy. <laughs> Bo każdy może na to i W ogóle takie tam. W sobotę nie ma żadnej dobrej imprezy. W ciągu chyba. tygodnia Można dla naj, najwytrwalszych. Tak. <laughs> e, ja pamiętam właśnie. I moje pierwsze klasy pamiętam, taneczne. To też to się, wtedy się poczułam taka szczęśliwa, że wow, że ja tańczę u nich, że to nie jest, że ktoś przyjechał i tańczymy. Tylko, że tańczymy sobie na dworzu, bo tam no, są dwie szkoły tańca na Jamajce, ale tak jak mówiłam, Dance Hall jest tańcem głównie z getta w wodzącym mm -hmm. się. Mm -hmm. Więc jak się idzie na zajęcia taneczne, to się tańczy na piachu, na ogrodzie u kogoś mm -hmm. albo właśnie gdzieś tam w getcie, na jakimś wydzielonym miejscu. Mm -hmm. I myślę, że to jest super, to w ogóle daje tak. Bardzo uwalnia. Ja się ja po miesiącu tańczenia na Jamajce, właśnie nie przed lustrem, ja mhm. się dziwnie czułam przed lustrem, że ja siebie widzę i Boże, ja widzę, jak ja nie umiem czegoś zrobić, a tam po prostu. Wolność. Nie widzi się siebie, więc jakby też, jak się robi błąd, to ktoś zawsze z tych tancerzy podejdzie i poprawi, mhm. ale jest super zabawa i właśnie jest najlepiej, według mnie, jak uczy cała ekipa 4-5 osób i oni sami wzajemnie się nakręcają i dają sobie ten taki pozytywny vibe, mhm. i on się tak mhm. udziela. No to to były moje takie pierwsze w ogóle spostrzeżenia na Jamajce, że to jest taka wolność i że wszyscy tutaj tak po prostu się cieszą tym, co robią. Okay. Że w ogóle nie ma narzekania. Ja, się, ja sobie uświadomiłam, mm -hmm. jak Polacy narzekają. Mm -hmm. Teraz jak mieszkam z moim chłopakiem, ja na przykład narzekam i on ja mówi do mnie, ty znowu narzekasz. O na nie, coś, na co tak. Tak. Ty znowu narzekasz, dlaczego ty znowu narzekasz? Ja się łapię na tym, że ja na przykład potrafię narzekać na coś, na co ja w ogóle nie mam wpływu, mm -hmm. na coś, co w ogóle ja tego nie zmienię tym narzekaniem i jakby, nawet gdybym nie narzekała, to nic się nie zmieni, mm -hmm. więc mm -hmm. po co? I ja właśnie sobie uświadomiłam po tym, że rzeczywiście my po prostu Narzekamy ciągle. Tak, i to jest jedna z tych fajnych rzeczy, które, które daje bycie albo styczność z obcokrajowcami, że po prostu różnimy się kulturowo i. I naprawdę daje to taką no, nową, świeżą perspektywę. U mnie było dokładnie to samo, chociaż mój mąż to czasem mam wrażenie, że on narzeka jeszcze bardziej niż ja, ale może to wynika z tego, że jest Hiszpanem i po prostu musi przegadać wszystko na 10 razy, więc najpierw się, wiesz, ponarzeka, potem jeszcze raz ponarzeka, a potem znajdzie rozwiązanie. Ale to jest super, właśnie, że. Dlatego ja kocham podróżować, bo to daje taką perspektywę i tak zmienia w głowie, że no z takich prostych rzeczy sobie zdajesz sprawę. Właśnie, właśnie to, że kurczę, no po co ja narzekam, skoro i tak to nic nie zmieni, no to może warto w, w tym momencie się cieszyć życiem z tego, co masz, no nie? Dokładnie, no myślę, że to mnie tak też, właśnie to jest to, co mnie uderzyło na Jamajce. Mhm. że właśnie są wyczilowani mhm. i są właśnie... Ja wiem, że też po prostu jakby kręg, wokół którego ja się głównie obracałam, tancerzy, to są ludzie z getta, to mm -hmm. nie są ludzie bogaci, to są ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na wiele rzeczy. Mm -hmm. Więc to nie jest jakby perspektywa całej Jamajki, co ja mam, bo ja jakby mm -hmm. nie mam praktycznie chyba żadnych znajomych z Uptownu. Okay. Ja nie znam bogatych ludzi. Przejechałam się tam na Uptown, zobaczyć te domy, których w życiu w Polsce takich domów nie widziałam, jakaś fontanna podświetlana po budynku leci w ogóle. Okay. Takie rzeczy. Czyli dobrze e, mam, jak... yy, yy, yy. mam jakby trochę kontaktu z jakby yy, tą średnią klasą yy. pracującą, bo jakby mój chłopak też, y, on był w wojsku y, yy. przez kilka lat i też pracował. Też jakby jego rodzina, to głównie tam oni nie są z Kingston, więc yy. jakby głównie tam też pracująca taka y, klasa, ale właśnie ci tancerze, z którymi ja się trzymałam, to moja pers pierwsza perspektywa Jamajki była Perspektywą z, z ludźmi tymi najbiedniejszymi. Uh -huh. Uh -huh. Więc to, co ja zobaczyłam, i jakby też <głos》> miałam też rozmowy na temat e, tego, jak my postrzegamy okay. tych biednych ludzi e, z jednym kolegą, tancerzem. Uh -huh. Bo jest taka <głos》> tendencja, e, już teraz chyba trochę zmalała, przez jaką, no jednak trochę sobie ludzie zaczęli oświadamiać, ale jest taka tendencja, że. E, te grupy, które przyjeżdżają do te o, zorganizowane taneczne, uh -huh. e, że my coś tam przywozimy, jakieś słodycze i zabawki, o, dla tych biednych uh -huh. dzieci z getta. Uh -huh. I że ludzie sobie robią, znaczy dla mnie, jak ja teraz na to patrzę, to jest w ogóle straszne, uh -huh. <noise> że robią sobie jakieś, nagrywają filmiki, robią sobie zdjęcia, że o, jestem taki dobry, przywiozłem słodycze uh -huh. dla dzieci. Ale słodycze i zabawki na jamajce, z tego co mi mówił ten kumpel, one nie są drogie. Okay. Te dzieci to biorą, bo każde dziecko weźmie. W Polsce jak przyjdziesz i no zaczniesz oddawać na ulicy cukierki, to wszystkie dzieci przebiegną, Nieważne co mają w domu. Mm -hmm. ja właśnie... I właśnie to takie robienie z siebie takiego bohatera też jak dla... ich denerwuje, bo my sobie pokazujemy Jamajkę w tym momencie jako, nie wiem, jakiś biedny w ogóle kraj trzeciego świata. Mm -hmm. A, A tak jest. naprawdę tam po prostu są większe problemy, bo tam nie jest edukacja, nie jest, płat... nie jest bezpłatna. Mm -hmm. Od podstawówki płacisz mm -hmm. dzieciom za, za szkołę. Nie ma okay. e, jakby, jest tylko prywatna e, opieka e, uh -huh. Uh -huh. medyczna, uh -huh. więc e, jak nie masz pieniędzy, no to słabo. Uh -huh. I to są takie rzeczy, które, które ten kolega mówił, że to by było fajnie. Nie wiem, wybierzcie sobie jedno dziecko, któremu sfinansujecie szkołę, no kupicie właśnie. książki, bo to, że wy przywieziecie mu jakieś plastikowe kredki i, i kupicie dwa lizaki, to my tego tu mamy. Szczególnie tak, ja kiedyś też słuchałam, czy to jakiegoś podcastu, czy może coś na YouTube. oglądałam, że hmm, często ta nieświadomość, no wiadomo, no po prostu jesteśmy nieświadomi, chcemy może jakoś pomóc, ale niestety te słodycze też prowadzą do tego, że te dzieci mają próchnicę. Potem nie mają pieniędzy na to, żeby te zęby leczyć, i to jest takie niestety koło, które się nie zamyka, bo ludzie dalej są nieświadomi, dalej przy, przywożą no, słodycze, a potem te dzieci kończą tak, że mają zepsute te zęby. I, i, no niestety, to, to jest właśnie to odpowiedzialne podróżowanie, bo czasem wydaje mi się, że chcemy dobrze a wychodzi nie za dobrze, także... Dokładnie, myślę, że to jest taka nieświadomość po prostu ludzi, mm -hmm. którzy myślą, że o, jak przyniesie takie rzeczy, to będzie coś dobrego, ale to jest, bardziej to jest takie uciszenie sumienia mm -hmm. niż mm -hmm. coś, bo ten kolega nawet mówił, że wy znacie nas, możecie mm -hmm. się spytać, że hej, czy w waszym tam tym community mm -hmm. nie potrzebujecie czegoś, mm -hmm. nie wiem, szczoteczki do no, to, to też jest stanie. no takie rzeczy... To jest po prostu większy problem. Większy problem, dokładnie. Z tym, że po prostu nie ma, bo mi się wydaje, że bardzo duże ilości Aha. rodzin, pomogłaby właśnie darmowa edukacja dla dzieci. Czyli lepiej y, pomóc już nawet y, tymi pieniędzmi, które wydajemy na, y, na słodycze i te różne rzeczy, to już lepiej chyba dać te pieniądze, po prostu dołożyć się troszeczkę do ich edukacji, czy. No. Właśnie, trzeba by było po prostu w tym momencie znaleźć jakieś dziecko, które na przykład, nie wiem, znasz jego rodziców, wiesz, Aha. że na przykład mają słabą sytuację, i wtedy, nie wiem, cała ekipa się jakoś tam zbiera i na przykład, nie wiem, mogą kupić książki okay. czy coś. Mhm. Ale no, z, z, po tych rozmowach ja sobie uświadomiłam, że może lepiej nic nie przywozić, mhm. niż mhm. robić taką pokazówkę, mhm. i że jesteśmy tacy dobrze, a tak naprawdę nic dobrego z tego tak nie, nie wychodzi. No dobra, to już mamy jakiś rzut na to, jak to tam wygląda, ale powiedziałaś, że Jamajczycy, zaraz przejdziemy w ogóle do jedzenia, bo jak to ja, no jestem dietetyczką, więc oczywiście to też mnie interesuje, ale jeszcze chciałam się Ciebie dopytać, bo powiedziałeś, że Jamajczycy są podobnie trochę do nas, co szczerze? Nie wiem jak mam to interpretować, bo tak mówisz, tej Jamajce i mi się to jawi jako taki właśnie kraj bardzo otwarty. A może może właśnie ty jako biała dziewczyna zaznałaś tam rasizmu? Nie, myślę, że akurat nie. myślę, że bardziej takiej ciekawości. Okej. Okay. Ciekawości, nie wiem, od dzieci jak poszłam do, do koleżanki znajomego zrobić sobie warkoczyki Aha. i miałam umyte włosy, wyczesane, wiadomo, mm -hmm. to po prostu dzieci dotykały i się pytały, czy to są prawdziwe włosy, bo u nich po prostu koperuki są takie proste. Wow. <laughs> więc e, dziewczynki się po prostu małe pytały, czy to są moje prawdziwe włosy. Mm -hmm. e, I w tym momencie, znaczy, to były tylko dzieci, więc dla mnie to było ok, mm -hmm. ale powiem ci, że to, co właśnie kiedy poczułam, jak. Bardzo dziwne jest to, że niektórzy biali ludzie nadal potrafią podejść do czarnego człowieka i pomacać włosy tak. i o, jakie fajne włosy. Było kiedy wróciłam z Jamajki do Berlina mm -hmm. i miałam zrobione warkoczyki mm -hmm. i dorośli ludzie w pracy u mnie podchodzili i dotykali moich warkoczyków, mówiąc, o, jakie fajne, w ogóle nawet nie pytając mnie, czy, ja, nie. czy oni mogą dotknąć tych włosów. <laughs> ja w tym momencie uświadomiłam sobie, jak ci ludzie muszą czuć, że. Ktoś do nich po prostu na ulicy podchodzi i dotyka. Nawet się nie spyta w ogóle, mm -hmm. czy może dotknąć, mm -hmm. nie? Tylko mm -hmm. dotyka. Mm -hmm. To i może też e, jakby... To nawet nie jest rasizm. Ja myślę, że tam jest bardziej właśnie taka ciekawość. Okay. Teraz już mniej. Jest tak dużo białych teraz. Na Jamajce odwiedza Jamajkę. Mm -hmm. Nawet w Kingston. Mm -hmm. Oni się przyzwyczaili do widoku. Mm -hmm. Ale jak pierwszy raz byłam na Jamajce, to właśnie e, tam jest takie na ulicy ten tak e, wołanie takie gwizdanie. psps. Ps. Okej. Okay. Ej, ej, whitey, ej. O matko. Ale jakby dla nich to jest nor normalne i uh -huh. Uh -huh. znaczy no w pewnym momencie ty po prostu już tego nie słyszysz. Przez pierwsze, się. przez pierwsze kilka dni ja to słyszałam bardzo i strasznie mnie to irytowało, no bo jest jakiś stary koleś siedzący uh -huh. obleśny uh -huh. wołan, mnie, w ogóle nawet się nie znamy, weź uh -huh. przestaj uh -huh. do mnie mówić. Ale potem już się tego nie słyszy. Uh -huh. No i może e, raz miałam sytuację e, na imprezie, ale to też uważam, że to jest może, nie jest rasizm, to jest taka niechęć, bo jakby te dziewczyny stamtąd, one wiedzą, że jakby my, jako białe, jesteśmy, nie powiedziałabym, atrakcyjniejsze, że wizualnie. Tylko, że jesteśmy inne i przez to e bardziej. Że jesteśmy z zagranicy. Okej. Okay. Mm -hmm. że przyjechałyśmy tutaj, znaczy mamy pieniądze. Mm -hmm. Mm -hmm. Jakby ja miałam sytuację na jednej imprezie, ale myślę, że to była jakaś taka jednostkowa sytuacja, mm -hmm. że poszłam do baru i ja po prostu czekałam tyle na mojego drinka, bo dziewczyna udawała, że mnie nie widzi i obsługiwała wszystkich naokoło, mm -hmm. tylko nie mnie. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja do nich ona tutaj kogoś zobaczyła, tutaj, mm -hmm. tam. Mm -hmm. ja. I stoję naprzeciwko niej. Yy, I to myślę, że to wszystko. Nigdy nie... Nie miałam jakiejś takiej bardzo przykrej sytuacji, żeby ktoś mi dał odczuć, że ja jestem tutaj niemile widziana, bo okay. jestem z zagranicy. Aha. Też najważniejsze jest tak, że oni mają swoje to motto out of many, one people. Aha. Bo tak naprawdę mimo, że jakby my Jamajka widzimy, że tam są czarnoskórzy, mhm. to tam jest bardzo, tam jest bardzo dużo Azjatów którzy mm -hmm. już tam mieszkają, którzy mm -hmm. jakby mają jamański paszport. Jest, są biali jamańczycy i to są mm -hmm. po prostu biali ludzie, też tam jakby też pozostali po prostu jakby po Anglikach, mm -hmm. ale to są jamańczycy jakby nawet też w parlamencie, masz białych ludzi. Mm -hmm. A jest e, jakby mm, teraz nie pamiętam nazwy, <laughs> zawsze zapominam, e, ale jest jakby dzielnica, jakby nie dzielnica, no jest po prostu takiej widziałam województwo, oni mm -hmm. tam mają parish, mm -hmm. to się nazywa jakby parafia, e, gdzie po prostu są głównie biali, tam mieszkają. Okay. Mimo, że jakby widzisz, że mają jakieś rysy e, czarne, no bo jakby wiadomo, ludzie się miesza mieszają, mm -hmm. mieszkając tam, ale mój chłopak mówi, że po prostu tam ludzie są bielsi niż ja. Okej. Okay. Bo jak ja się opalę, to ja jestem ładnie na brązowo mm -hmm. <laughs> I że po prostu tam są, tam mieszkają głównie biali. Okej. Okay. Więc myślę, że to też nie jest tak, że oni po prostu przyjechał biały człowiek. Wow. Znowu nas, więc mhm. oni jakby tam mają gdzieś tym, tych białych naokoło siebie. Więc myślę, że to też nie jest aż taka. Aż taki szok. Nie wiem, aż taki szok, aż taka egzotyka dla mhm. nich, że. Mhm. Okay. No i właśnie też przez to, że właśnie myślę, że mają to motto, to jednak cały czas pamiętają, że głównie są tam czarni, mhm. ale nie okay. tylko. Okej. Okej, okay, no to już mamy, wydaje mi się, że już można sobie zbudować wizję, jak tam jest troszeczkę na podstawie tego, co opowiedziałaś. Ale oczywiście tutaj wrócę, albo może zacznę, bo mam wrażenie, że mogłybyśmy sobie tak rozmawiać. To jest tak, bardzo, bardzo ciekawe godzin. to, co do mnie mówisz, bo no tak jak mówię, ja nigdy tam nie byłam. Pojęcie miałam do tej pory raczej zerowe, a teraz już jakieś mam, ale wspomniałaś też, że mężczyźni na Jamajce bardzo dobrze gotują i chciałam cię tak. właśnie zapytać o ich kuchnię. Co tam się je, co ci zasmakowało i w ogóle jak to wszystko wygląda? Powiedziałabym, że zasmakowało mi prawie wszystko. Okay. Ja na Jamajkę mogłam po prostu pojechać i siedzieć i jeść. <laughs> Kuchnia, przede wszystkim, co mnie zdziwiło, mm -hmm. śniadanie musi być ciepłe, więc oni mm -hmm. na śniadanie, to co dla mnie jest, ja do tej pory, nie wiem, mamy właśnie w Berlinie, nie wiem, dwa tygodnie temu, 40 stopni, o, Matko. mamy chłopak na śniadanie owsianka, ja umieram po prostu od, od się. a on mi mówi, że od dziecka, oni mają powtarzane, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, mm -hmm. I że to musi być konkretny posiłek, który da ci energię na cały dzień, uh -huh. i że to musi być ciepłe, żeby twoje, twój przewód pokarmowy zaczął pracować. Uh -huh. No więc jakby mają rację, ale ja nadal nie mogę tego uh -huh. Uh -huh. znieść, że to są ciepłe, że, to, że właśnie mają tą owsiankę. Ok. Z tej takiej mąki kukurydzianej na przykład, uh -huh. albo z platana, uh -huh. albo zwykłą owsiankę na płatkach owsianych, ale jest ciepła owsianka. Mm -hmm. Do tego, jakby ich narodowym, narodowym daniem jest Aki i saltfish Aki mm -hmm. to jest w ogóle jedno z najniebezpieczniejszych je, jedzeń, bo że nie mogę je, tak produktów. powiedzieć, produktów, znaczy to jest po prostu roślina i to rośnie taki, jakby masz taką czerwoną roślinkę, mm -hmm. która się tak otwiera. W środku ma takie czerwo, czarne, duże, jakby dla mnie to wygląda jak nasiona. Okay. No i takie żółte, coś, co wygląda trochę, jest w takim kształcie nerki. Okay. E, I to jakby, i to żółte się je. Ale je się to e, tylko e, dobrze przy, ugotowane Aha. i dobrze przygotowane, bo inaczej jest trujące. Więc ja sama wow. się w ogóle nie podejmuję robienia aki, bo ja się bym się bała, że ja to po prostu źle zrobię. Do tego musi być to aki dobrze do, e, jakby dojrzałe. Możesz mm -hmm. zerwać mm -hmm. jakiegokolwiek Aki. Więc my mieliśmy tak, że znaleźliśmy tutaj jakby Aki w puszce w African Shopie mm -hmm. w Berlinie. Mm -hmm. No ale potem jak ja poczytałam, że to musi być dobrze zerwane, to stwierdziliśmy, że my tak naprawdę nie wiemy, co oni zrywają i co wyrzucają do no tych puszek. Ojejku, i nie to duża, duża odpowiedzialność. <gry> tak, ale no to jest jedno z najpiękniejszych dań, jakie jadłam. To się robi, wiadomo, tam jakąś paprykę się dodaje. Aha, czyli na słono. Sprawy, na słono i do tego właśnie jest ta saltfish. I okay. to jest taka suszo, ususzona według mnie słona ryba. Aha. Aha. To jest do dostania właśnie też w tych wszystkich, e, na pewno masz tam u siebie. Wiesz, co no teraz, jak mi opowiadasz, Afrykanie. to pierwsze, co mi przyszło do głowy, że chyba muszę się wybrać. Tak. E, więc to, i no, i to jest pyszne, to jest w ogóle uważane za ich potrawę narodową. Mhm. E, jeszcze jak do tego ktoś zrobi takie e, smażone, oni to mówią fried dumpling, dla mnie mhm. to nie są pierogi, to jest mhm. bardziej takie po prostu z mąki na słodko robić takie kulki. Mhm. No, i to, to jest pyszne. Mm -hmm. Ja bym to mogła iść codziennie. Tak mi smutno, że tego nie ma w Europie. My w ogóle ostatnim razem, jak byliśmy, to przywieźliśmy zamrożone, już mm -hmm. zerwane tam od rodziny, zamrożone z Jamajki. No, ale z dwa worki musieliśmy wyrzucić, bo się po, to po prostu porostapiało i. No. Było takie. No nie bardzo. Ciężko, ciężko przewozić takie rzeczy, coś o tym wiem. No, przez 8 godzin to. No. Trochę, nawet więcej, bo przecież my. dłużej. Mm -hmm. Mm -hmm. No nie dało za bardzo. Znaczy, tam dwa worki dały radę, ale. Okej. Okay. Dwa poszły do śmieci. Czyli e, śniadanie na ciepło, potem e, Aki i Saltfish? Znaczy, Aki ja głównie jadłam na śniadanie. Aha. Myślę, że to jest. to może być taki. głównie oni tam jedzą, myślę, to na śniadanie. Aha. E, bo to też jest na ciepło. Aha. Jakby oni też mają tak, że nie marnują jedzenia. No Więc jeżeli czyni. z zeszłego, z, z wczoraj został Ci, nie wiem, ryż i kurczak, Aha. to Ty to możesz, od, albo zupa, Aha. to ty to odgrzejesz i możesz zjeść to na śniadanie, bo to jest ciepłe, to jest pełny posiłek, okay. da Ci energię na cały dzień. Okay. Więc ja z moją, nie wiem, moim jogurtem, z płatkami owsianymi no. i, i owockami, to ja tam ogląda, nie za bardzo. Była. Nie bardzo, nie? No i myślę, że to głównie, no wiadomo, tam jakaś jajecznica, mm -hmm. jajka są. No największy problem tam ja bym miała z chlebem. Nie ma dobrego chleba. Ale to a to już nie ma. No właśnie, midzie nie ma faza polską dobrego chleba. To chyba nas prześladuje, niestety. Ja zawsze to samo powtarzam, że odkąd tu przyjechałam, to przestałam jeść chleb. Chyba, że czasem się przejdę do jakiejś takiej naprawdę dobrej piekarni, bo ja nie byłam w stanie przeżyć tego chleba, które oni tutaj mają. To już jesteśmy po prostu skrzywione. Tak. No, oni na Jamajce głównie jedzą taki. To wygląda jak taki duży tostowy chleb. Mhm. Te e, pajdy, że tak powiem, chleba, te kawałki są pocięte naprawdę grubo. Mhm. Ale to nie jest taki typowy tostowy chleb. Powiedziałam, że to jest taki maślany tostowy chleb. Okej, okay, czyli taki lekko słodkawy? Tak. Okay. Okay. Więc ja, dla mnie jedno takie dwie, to ja się takim mogę mi zapchać w ogóle no. na pół dnia. Więc no, ale oni to lubią. Na przykład e, widziałam po prostu, oni do wszystkiego jedzą, ten chleb właśnie z, bo, o właśnie, najważniejszym w ogóle dla mnie, najważniejszym posiłkiem na jajce jest w nocy, jak się kończy impreza. Aha. Stoją Właśnie to, to życie nocne na Jemajce to jest w ogóle całkiem inny temat. Mm -hmm. Przed, przed każdym miejscem, gdzie się dzieje impreza, ale też gdzieś na ulicy po prostu w nocy, pod wieczór, mm -hmm. rozstawiają się panowie ze swoimi wielkimi grillami, które są w takich, tych, takich beczkach. Okej. Okay. I oni grillują e kurczaka, to się nazywa Jerk Chicken. Okej. Okay. I z reguły to jest podawane po prostu z dwoma właśnie takimi kawałkami chleba, Aha. jakbyś tam keczupem czy sosem z okay. papryczką z kaczbanet, która potrafi być tak ostra, że. U. Czyli lubią Chili. je zjeść na ostro? Tak. Okej. Okay. Tak. E, no i ten jerk chicken to jest, e, ja nie widziałam, że kurczak z grilla może być taki dobry, oh. <laughs> bo wszystko po prostu. To jest ten problem, że tam jest wszystko dobrze doprawione, więc ja myślę, aha, że aha. jest problem, że czasami coś jest za ostre. Uh -huh. uh -huh. Myślę, że tak dla nas byłoby coś za ostre. E ale ogólnie wszystkie rzeczy są dobrze doprawione. Uh -huh. I dlatego myślę, że to też dobrze smakuje. Uh -huh. Bo po prostu to jedzenie nie jest mdłe. Okay. Czasami może być za słodkie, jak okay. taka właśnie ta owsianka, jak się tam zapartują uh -huh. do cukrzy. Uh -huh. Ale, ale to jedzenie nie, nie, nie jest w ogóle mdłe. Nigdy. Pani miałam tak, że powiedziałabym, że jest niedoprawione. Aha, czyli ogólnie tak z tego, co mówisz, kuchnia jest w zasadzie prosta, ale całą. Zn y o. Zależy. Powiem Ci, że obiady to. Aha. Oni gotują bardzo długo. Okay. Bo to nie jest tak, że jak ja sobie wezmę, wiesz, tą pierś z kurczaka pokroję na kawałki, doprawię i ją będę tam posmażać chwilę, uh -huh, nie? Zcięło uh -huh. się dobrze, w środku patrzę, nie, nie jest różowe. Uh -huh. Nie. Mięso musi przejść. To jest dwie godziny gotowania mięsa, słuchaj. Ojejku. No, więc... To cały rytuał. Tak, na obiad to ta. oni w ogóle e, jedzą, bo tak się kiedyś śmiałyśmy, ale już mm. tak po prostu kurczak jest najbardziej najbar naj, e, dostępny. Mm -hmm. I mm -hmm. miałam takie wrażenie na początku, że tam na Jemajce nie jedzą poza kurczakiem. Okay. A to tak nie jest. Oni jedzą tak, wiadomo, krowy mają, mają tak zwany e, oxtail. Mm -hmm. To jest taka potrawka, powiedziałam, że to dla mnie to jest taki gulasz nawet e, z mm -hmm. właśnie ogona krowy. O oh, wow. I Ci, że smakuje znaczy nie jest to moje ulubione danie ja się tym zachwycają dla nich to jest w ogóle delikatesy rarytas wie. przysmak dla mnie to było okej okay. a jaką to w ogóle ma strukturę w sensie to mięso jest y znaczy to masz w ogóle to jest na około kości więc w tym się trzeba dłubać ja się nie lubię dłubać więc nie <laughs> dlatego no. też ale jest bardzo będzie bardzo delikatne mięso okej okay. Bardzo takie, że jak jest dobrze zrobione, to aż ci się rozpływa. Tak. Mhm. Okej. Ja mięsa nie jem, ale powiem tak, jakbym jak tam była, to z ciekawości pewnie bym spróbowała. Po prostu, żeby zobaczyć, żeby doznać no. tego. Bo to jest. Ja, ja nigdy nie sprawdzam, że ktoś ogon kropi. No gotowa. właśnie. Nie, jestem w szoku. To... No, bo tam się nic nie namarnuje. Tak samo mm -hmm. e, mają kary e, gold, czyli jakby kozę w kary. Mm -hmm. I to jamańskie kary, ta mm -hmm. w ogóle przyprawa, to jest. Ja nigdy nie widziałam jakby tak, tak mocnego kary z tak mocnym pigmentem. Mm -hmm. Że jakbyś chciała na żółto włosy sobie pofarbować, to użyj tego karnie. W pół mojej kuchni jest żółte, jak się gotuje, i potem przez kilka dni to domywam. No. E, właśnie też kurczak w kary, wiadomo, e, mają też e, smażonego kurczaka, ale on jest smażony w takiej panierce. No ja uważam, że to jest nawet lepsze niż KFC. Okay. <grafy> ta panierka. Mm -hmm. e... Czyli nie? No, du du dużo mięs, dużo mm -hmm. mięs. Mm -hmm. e, natomiast jest, jest też e, tak, że jest ta kuchnia e, rasta. Okej. Okay. No i ta kuchnia rasta, e, to się nazywa Aital mm -hmm. e, I z reguły Oczywiście jest różnie, tak? Nie wiem, katolicy też nie powinni, nie wiem, w piątek jeść mięsa. Oczywiście, że jedzą. Mhm. Ale jest tak, że rasta nie powinni jeść mięsa. Oni, większość z nich nawet nie je ryb. Mhm. Czyli w ogóle żadnych zwierząt. Mhm. Oni też mają tak, że nie może być żadnej żywności chemicznie modyfikowanej, żadnych sztucznych barwników, jakichś dodatków, nawet soli. OK, wow. Czyli wszy bardzo wszystko ma pochodzić z ziemi. Ja, okay. ja w ogóle bardzo żałuję, że ja się tyle, jakby, zawsze ten kurczak gdzieś był tam, wiesz, na ulicy do kupienia ze mm -hmm. zryżem i szybko. Z super na szybko. A ta kuchnia jest tak dobra, Ja nie wiem co oni robią, że to jest tak dobrze doprawione bez <laughs> tych bez nawet soli. No. Bo ja właśnie teraz ostatni raz, jak byłam w styczniu to stwierdziłam, że no może bym spróbowała w sumie, nie? Bo ciągle na tych kurczakach i w ogóle mm -hmm. na tym mięsie ciągle albo no rybach, no rybach to jeszcze dobrze. Mm -hmm. e, I mówię, że może byśmy spróbowali, nie? Mój chłopak tam ja nie muszę, nie to, ja, ja jak to smakuje, ja sobie zjem kurczaka, ale ty sobie spróbuj. Mm -hmm. Więc e, powiedziałam, żeby, nawet nie wiem, powiem ci dokładnie co jadłam, bo ja powiedziałam, że ja chcę po trochu wszystkiego. Mm -hmm. e, I było bardzo dobre. Ja żałuję, że tak późno wzięłam bardzo... Była jakaś tam potrawka taka, że to wyglądało też właśnie jak taki, taki sos jakaś. Mm -hmm. No bardzo mm -hmm. dobre to było. Mm -hmm. Będzie, że jak następny raz na jajkę, to może tylko tym się będę żywić. Mm -hmm. No bardzo to ciekawie trochę... to brzmi. Bardzo dobre. Ja byłam zdziwiona, że właśnie bez. Mimo że ja na przykład na studiach mało się żywiłam mięsnie, mm -hmm. Głównie właśnie e, nie powiedziałabym, że wegańsko, ale mało mięsa kupowałam. Mm -hmm. To jednak nie wyobrażałam sobie, że można taki dobry smak uzyskać bez jakichś właśnie tak. Mięsnych Bez soli, mm -hmm. bez jakichś mm -hmm. sztucznych dodatków. Znaczy sztucznych, no po prostu oni nie używają tak, nie wiem, mm -hmm. przypraw, przypraw żadnych takich gotowych. Mm -hmm. Wiesz co, no, wydaje mi się, że dużo tutaj siedzi, zresztą ja to zawsze u siebie podkreślam, że zioła. Zioła, zioła, zioła. Jak ktoś yy, umie dobrze połączyć te smaki, to jest taka eksplozja, że, że wow. Naprawdę, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jedzenie jest naprawdę pyszne. A powiedz no właśnie... mi. Zastanawiałam się, czy ale myślę, że mogą. Właśnie oni mają na Jamajce tą swoją papryczkę skaczbanet,? Aha. I to jest w ogóle najostrzejsza chyba papryczka świata. Te wszystkie halapeño chili to w ogóle to jest. Nic. Też. O Jezu. Nic. Znaczy są jakby trzy typy tego skaczwane zielona jest taka do przeżycia, nie? Że okay. jakby jak nią doprawisz to okej. Okay. Żółta jest taka, hmm? mhm. ale czerwona. To jest o, po ogień. prostu to, to jest taka papryczka, powiedziałabym tak, tak takiego wielkości takiej śliwki może, takiej mniejszej śliwki, nie? Ja chyba wiem o czym mówisz. I ona po prostu jak ja by miała, ja bym w ogóle nie wiedziała, jak się z tym obchodzić i jak to dodawać, bo ja bym się bała, że dodam za dużo, a jak bym się bała, że dodam za mało, to potem tego nie... Ja się tego nie tykam. No. <noise> ale właśnie czasami mój chłopak e, doda wiesz, jakieś tak mały mm -hmm. tej czerwonej mm -hmm. i ja już czuję, że to jest ostre, okay. a już się przyzwyczaiłam. Mm -hmm. Ale raz dodał tylko dla siebie, bo czasami mówię, że nie mam ochoty na ostre, po prostu połóż mi obok na talerz i mm -hmm. sobie tam dogotuj z tą mm -hmm. papryczką. To czasem jak przesadzi, to po prostu... Jest centralnie, jak wiesz, jak masz te e, filmy animowane, że tam z uszu para tak, leci, tak, nie? No, ale oni to, oni kochają, oni kochają ostre jedzenie, oni uważają, że my w ogóle nie doprawiamy mięsa. Tak, wydaje mi się, nie... że Polacy tak bardzo, bardzo delikatnie doprawiają, mamy takie neutralne smaki i często właśnie jak gdzieś pojedziemy też... Yy... Pamiętam, mieszkałam na swoim Erasmusie w Hiszpanii, ale mieszkałam z Karlą, ona była z Meksyku. No i Karla kupowała, jest taki sos z Valentina. I to jest właśnie co na maksa ostre dla mnie. Gdzie ja też to jedzenie takie ostrawe lubię, ale nie za ostre. To Karla naprawdę wszystko polewała walentyną. Dla niej dosłownie wszystko było niedoprawione. Ja jakbym się nie starała, robiłam tam różne rzeczy, pamiętam. I na jadłonomię wchodziłam i wykorzystywałam naprawdę jakieś takie super przepisy, których w życiu bym w domu nie wykorzystała. Wszystko było niedoprawione. Zawsze. Także... Ja już, teraz, ja już teraz mam zboczenie, jak na przykład przyprawiam mięso i po prostu widzę kolor mięsa mm -hmm. i mówię, dobra, za białe. Jeszcze. Jeszcze. <laughs> Jeszcze. E, a powiedz bo... mi... Ha? Mm -hmm. Mów, mów. E, co, e, co oni e, piją? Dużo piją na przykład kawy, Bo herbatę to jakoś tak... Her herbatę. Tak? A e, her no widzisz. Herbatę piją. Nawet jak jest ciepło, to nie wiem, że herbata jest dobra na wszystko. Okej. Okay. E, wodę, oni też mają sorel. Ja na początku myślałam, że ten sorel to jest e, jak, bo mi gdzieś tam mi wyszukałam w internecie, że to jest jak hibiskus, ale to nie jest hibiskus. Mm -hmm. To w ogóle nie rośnie u nas, to jest jakiś rodzaj szczawu, ale mm -hmm. to ma takie różowe, takie burgundowe powiedziałabym, takie jakby wygląda jak takie gwiazdki czy coś. Okay. I oni z tego robią jakby taki kompot mm -hmm. i na zimno no to super gasi pragnienie. O no, to super brzmi. No jakby wodę z kokosa, bo kokosy wszędzie, mm -hmm. nie? To Zetniesz maczetą i, i, i świeżutka jest. E, no kawę, w ogóle oni mają jedną z najlepszych kaw na Jamajce, Blue Mountain. Mm -hmm. e, I oni tego, większość z nich nie docenia, mi się wydaje, bo oni piją taką berbeluchę z cukrem i z miodem. Ojejku. Bo ja piję, e, e, znaczy z cukrem, z miodem, z mlekiem, więc to jest takie, ja w ogóle nie wiem jak to nazwać, to w ogóle, według mnie jest kawa. Zabija bo, smak i, tej kawy. Tak. Ja, znaczy, ja normalnie piję kawę z mlekiem. Mm -hmm. Jakoś tam, no nie jak pół na pół, ale no mm -hmm. ja dolewam mleko. Ale jak ja poczułam, ile oni dodają cukru do kawy. No to, ja to jestem po twojej i, stronie. Jak, jak są takie cukierki Kopiko, czy coś, nie? A, to to nie jest słodkie. Bojejku. To to nie jest słodkie, to jest słodkie. O matko. Nie, to totalnie nie dla mnie. Też dolewam mleka, ale jakby dla mnie kawa z cukrem to jest męka. Z jedną łyżeczką... A co dopiero z tym, co ty mówisz? No niestety, no oni w ogóle oni mają bardzo słodkie napoje, mm -hmm. oni piją bardzo słodkie napoje. Nie wiem, czy wydaje mi się, że to jest też ze względu na, na to, jak jest tam gorąco. Mm -hmm. Bo ja też się mm -hmm. z tym spotkałam, jak byłam na przykład w Turcji, czy moi rodzice jak mówili, że jak byli w Egipcie, że po prostu i słodycze są słodkie okropnie. Bardzo. I też właśnie te wszystkie napoje były z taką ilością cukru. I oni po mm -hmm. prostu, nie wiem, wydaje mi się, że to ze względu na, na ciepło. Mm -hmm. Nawet wydaje mi się, że Coca-Cola jest słodsza na Jamajce, powiem Ci, niż tu Chodzą takie plotki, że wcale nie ma jednej receptury. Niektórzy też, co przyjeżdżałem tutaj do Stanów, mówią, że, że ta Coca-Cola smakuje inaczej. Nie wiem. Ja chyba mam niezbyt wyrafinowane podniebienie. Dla mnie smakuje tak samo, ale być może niektórzy smakoszy by powiedzieli, że nie. Wiesz co, ja, ja normalnie nie lubię. Coli. Ja w mm -hmm. ogóle nie lubię za bardzo napojów gazowanych, mm -hmm. to muszę mieć taką, nie wiem, wielką ochotę, bo właśnie jest, nie wiem, czy jest mega gorąco, mm -hmm. czy mam cukier mi spada i czuję, że mm -hmm. muszę. E ale byłam w stanie wyczuć to, że po prostu kola tam ma chyba z kilka łyżeczek więcej cukru niż normalnie. Okej, okay. no to ostro. No, bo... mają takie okropne, takie sło słodkie napoje, takie jakbyś wiesz, landrynki rozpuściła według mnie. Okej. Okay. No, <laughs> czyli taka słodkość już taka e aż nieprzyjemna. Tak. Mhm. No i e, z alkoholi mhm. no to oczywiście rum. Mhm. Rum jamajski. E, biały, który jest mocny, ma 60%. Mhm. E, I czerwony. E, no on jest lżejszy, ale ja uważam, że ten biały bardziej jest rumem. Ten okay. czerwony to tak już trochę... On ma, ten czerwony ma 40% i on ma troszkę taki inny smak. No i oni, tak jak na imprezach widziałam, to oni słuchaj, mieszają ten rum z, e, z energetykiem. Oj, to serce staje. Ja to powiem Ci, że ja to tak piłam mhm. e, i to smakuje ok, bo ten energetyk ich to też jest o wiele słodszy niż oni mają boom energetyk mhm. i mhm. to jest o wiele słodsze niż Red Bull. I to jest fajne, ale moja skóra nie za bardzo chyba chciała, żebym dostarczyła takie ilości energii cukru, mm -hmm, bo mm -hmm. będzie, że dostałam. Po kilku godzinach mi zeszło, ale po prostu takich krost tutaj. Ojejku, no których powiedz, nigdy tak. nie miałam. Aha. Tak, więc wydaje mi się, że to chyba y, od tego było. Okay. No i z innych alkoholi to y, mają swoje piwo Red Stripe. Mm -hmm. To piwo jest ok na właśnie takie gorące. Y Dni? Mhm. Ale no, dla mnie smakuje jak piwo rozpuszczone z wodą. To też chyba jesteśmy skrzywione, bo jednak w Polsce wydaje mi się, że już na dobre się zakorzeniło to kraftowe piwo i tam jest w tak. czym wybierać. No ale nawet zwykły żywiec perła czy coś to jednak perła eksport... Wygrywa moim zdaniem, niestety. I okay. z e, taki, a no i jeszcze mają taki, e, mają taki tam w ogóle, wiesz, rumy różne, rum kokosowy, ten mm -hmm. rum cream, to taki, mm. to, to taki jakby adwokat czy coś, mm -hmm. e, ale mają też super swój alkohol, który, który jest chyba, chyba tylko na Karaibach, głównie na Jamajce, mm -hmm. e, Magnum. O. To jest w takiej buteleczce jak syrop. Nawet mm -hmm. ta buteleczka jest tak mała i ma taki kolor jak syrop. Mm -hmm. Magnum ma napisane, że to jest tonic wine. Mm -hmm. eee, I generalnie on ma wypisane, że ma w sobie różne witaminy. I że e, działa, nie powiedziałabym, że działa jak Viagra, bo nie działa jak Viagra, ale działa na popęd seksualny. Okej, okay. to ciekawe. Daje dużo energii i mm -hmm. działa na popęd seksualny, ale też bardzo szybko wbija e, się na głowę, że tak powiem, bo po takich trzech małych butelkach w tym cieple tam to już się... Ja, ja chyba ja może raz się upiłam na jamaice, ogólnie mm -hmm. może też dlatego, że ja po prostu czułam na tych imprezach, że to nie jest tak, że ja się muszę napić, mm -hmm. tylko po prostu jakiś tam drink, żeby nie umrzeć z pragnienia. Mm -hmm ale jednak takie trzy magnumy, to już w pewnym momencie czuć, że... Już cię Trochę ci tam, już cię, już, już cię wzięło trochę. <gry> mm -hmm. No ale, według mnie ten magnum mi smakuje. Mm -hmm. Kilka osób, kilka moich koleżanek mówi, że to jest nic, że to w sensie, że po prostu smakowo to jest syrop i że oni będą mieć okay. syrop. Okay. Ja lubię smak, mm -hmm. ale uważam, że inaczej smakuje na jamajce niż jak ja sobie go tutaj przywiozłam i wypiłam. Oj, tak. To też często powtarzam, że jakby jedzenie i picie też jest mocno powiązane z naszymi emocjami, z otoczeniem, i ja dokładnie pamiętam smak sałatki greckiej w Grecji. I nie, nie, nie da się tego odtworzyć. Po prostu nie da rady wracasz do Polski, i choćbyś kupiła najlepsze oliwki i najlepszą fetę i wydała najgrubsze pieniądze, to to nie będzie to, jak wiesz, sałatka grecka z widokiem na, na morze w Grecji. Także dokładnie, dokładnie cię rozumiem. Ale z tego, co mówisz, w takim razie, to jest dużo cukru w tej kuchni dużo, ym... dużo oleju, powiedziałabym. No Bardzo dużo smażą i smażą na takim głębokim oleju, że jak ja pokazałam moją chłopakowi, ile ja daję oleju na patelnie, Tak jak mnie się nauczyłam, Aha. że no, najlepiej jakby to była taka psik psik, tak, tak, żeby tak. kontrolowało, to on się spytał, czy ja, czy ja bym, czy, czy coś się może w ogóle na takiej patelni usmażyć. No widzisz, Ale właśnie. Jak... Mhm. Strasznie jest dużo oleju, e... według mnie. Mhm. Jest taka, w sensie to są jakby te nieciężkostrawne, no bo jakby oni mają ten steam chicken, czyli o ten kurczak się tak naprawdę robi na parze, w, na pa znaczy on się robi w wodzie i ta woda paruje, okay, okay. więc on jest taki gotowany uh -huh. z jakimiś tam przyprawami. E, no ale dużo jest takich smażonych rzeczy. Tak uh -huh. samo uh -huh. oni mają ten tego platana, to jest uh -huh. taki banan, którego tak. Usmarzysz, no to on też się nie smaży na kapeczce. Ach, tam się po prostu nie patyczkują. Nie, nie, nie. nie. Ja, się, ja się już śmiałam, że Boże, ja bym, jak ja bym mieszkała w tak ciepłym kraju, to ja bym wszystko ładowała do piekarnika, żeby jak najmniej stać przy kuchni. Mm -hmm. Nie, oni smażą, gotują dwie godziny przy tym buchającym żarze. To też ciężko sobie wy, wyobrazić, ale no... Jak, jak, jak ja powiedziałam moim chłopakowi, że my mamy zimną zupę w Polsce na lato, chłodnik. Wow. <noise> Zimna Tragedia. Proszę, no, w ogóle według niego nasze zupy to nie są zupy, woda. Aha. W zupie muszą być konkretne... Kon... Zupa ma być gęsta. Że okay. masz jakąś tam wodę, ale że ty się tym najesz, a nie tylko napijesz. Aha, aha. Więc jakby ich zupy są bardzo... Mają bardzo to dużo gęstego. Bardzo mhm. dużo dodatków. Mhm. No to no jak... I... Jedna z naj, moich ulubionych, znaczy to jest po prostu dodatek do dania, uh -huh. bo to jest ryż e, rice and peas, uh -huh. e, ale to jest ryż z czerwoną fasolą, uh -huh. e, gotowany z e, mlekiem kokosowym. O! Oh. Oh. I to jest w ogóle, dla mnie to jest osob, ja, jak ja dostaję rice and peas, to ja nie muszę mieć żadnego mięsa, żadnych uh -huh. warzyw. Ja to mogę zjeść, i ja jestem najedzona i uh -huh. szczęśliwa. Jest przepyszne nawet mój tata, który nienawidzi ryżu mhm. i w ogóle dla niego ryż na obiad to nie jest, nie, mają być ziemniaki, mhm. to mu zasmakował ten ryż i powiedział, mhm. że bardzo dobrze i że częściej musi no, jeść. No widzisz, zawsze warto trochę popróbować. Ale tak jak mówisz, to w takim razie ta kuchnia nie jest. No tutaj też daje taki cudzysłów zdrowa, bo ja staram się bardziej pod kwestiami patrzeć, czy jest to odżywcze, czy nie. No, dużo cukru nie jest za bardzo odżywcze, ale powiedziałeś, że też bardzo dużo się ruszają, więc mam obraz w głowie raczej takich szczupłych Jamajczyków, czy jest tam problem otyłości? Znaczy, są jakieś tam otyłe osoby, mhm. bo widziałam, ale nie, nie, nie powiedziałabym, że to jest problem. Okay. Nie powiedziałabym, że jest tak, że jest pełno tych. Myślę, że. W większości otyłe osoby tam, z tego środowiska, mhm. które ja widziałam, to są osoby, które po prostu mają też jakieś e, problemy zdrowotne, zdrowotne i problemy ze schudnięciem, mhm. e, i po prostu one tego nie mają nawet jak zdiagnozować, bo jakby nie wiem, mhm. nie poszły do lekarza, czy lekarz stwierdził, że po prostu przestanie tyle jeść, mhm. oni wcale tyle mhm. nie jedzą. Mhm. Bo są jakby są osoby grube, e, powiedziałabym brzydko, e, i to. Ale też jest tak, że jakby mam wrażenie, że one się tym nie przejmują. Okay. Tak jak u mm -hmm. nas. Mm -hmm. Tak samo jak widać czasami e, dziewczyny, te tancerki. Mm -hmm. Większość z nich jest sprawnych i nawet jak mają więcej kilogramów, one nadal są bardzo sprawne e, mm -hmm. i robią takie szpagaty i gwiazdy, których ja nigdy w życiu pewnie nie zrobię. Mm -hmm. <laughs> Więc no... Znaczy ta kuchnia, jedyne co tam jest bardzo powiedziałabym zdrowe w tej kuchni, mm -hmm. to to, że jest bardzo dużo dobrych i świeżych owoców. Właśnie. I warzyw, mm -hmm. które jednak, no te pomidorki tam tak jak, nie wiem, u nas jest sezon na pomidory i te pomidory żywają na słońcu i mm -hmm. mają dobry smak. Nie smak. Ogórki, więc jakby oni tam jedzą, mają te warzywa. Mm -hmm. Co prawda, jak się kupuje taki, bo oni nam kupują często powiedziałabym taki, to się nazywa lunchbox mm -hmm. i to jest po prostu takie to białe pudełko z jedzeniem okay. i jest bardzo dużo punktów, gdzie takie jedzenie kupujesz. To nie jest tak jak u nas, że to jest wyjście do restauracji czy jakbym nawet nie nazwałabym tego fast foodem, bo to nie jest takie, taki McDonald. Mm -hmm. To jest mm -hmm. na przykład właśnie ten, ten ryż z fasolą mm -hmm. i masz do tego właśnie jakiegoś kurczaka, więc to jest jakby według mnie pełnowartościowy posiłek, mm -hmm. tylko że możesz to dostać właśnie, nie wiem, za 300 dolarów jamajskich 400, 500, to jest takie 3, 4, 5 dolarów zwykłych okay. amerykańskich. Czyli na i... szybko, ale zdrowo. Tak, że według mnie to jest zdrowo, że mm -hmm. ja bym bardzo się cieszyła, że mogę, nie wiem, wracając zmęczona z pracy, mm -hmm. że mogę gdzieś po prostu wracając z pracy, kupić sobie coś na szybko, takiego, co i tak ugotowałabym w domu. Mm -hmm. A nie, że Rozumiem. jak na szybko, to tylko jakieś fryty i, mm -hmm. i burger mm -hmm. i dziękuję bardzo. Mm -hmm. Mm -hmm. Rozumiem. No dobra. Wiesz co, bo tak jak mówiłam, ja to bym mogła rozmawiać po prostu jeszcze pewnie kolejną godzinę, ale nie chcę przedłużać dla naszych słuchaczów. Słuchaczy? Nie wiem. Słuchaczów chyba. Nieważne. W każdym razie bardzo Ci dziękuję, że jeszcze raz, że, że przyjęłaś moje zaproszenie, że nam opowiedziałaś o tej Jamajce. No ja teraz nie wiem, no mam takie wyobrażenie, że nic, tylko tam jechać, chociaż z tego, co mówiłaś, to może rzeczywiście lepiej mieć yy, przewodnika. Nie, powiem Ci, że jak po, polecisz tam, to zależy gdzie będziesz. W Kingston po prostu myślę, że i tak sama się nie zapuścisz w jakieś tereny getta, bo po mhm. prostu będziesz widziała, że to jest getto i no nie wejdziesz tak mhm. sobie mhm. zobaczyć, jak ludzie tam mieszkają. Mhm. Yy, I nie wiem, no jedyna taka zasada, którą bym powiedziała, to... Nie chodzić samemu w po, pociemku, to na pewno. W ogóle samemu lepiej nie chodzić sama, sama raczej mm -hmm, w grupie, mm -hmm. ale jako nawet grupa białych ludzi nie chodzić w pociemku sam lepiej. Okej. Okay. Czyli z dużą dozą yy, po prostu być uważnym, yy, ale tak. no z tego, co opowiedziałaś i, mi, i i nam ogólnie, to brzmi to jak... Coś, co bym bardzo chciała zobaczyć. Dla tej energii i dla tej kuchni też, bo ja mam też takie podejście, że nie jestem taką bardzo, bardzo wiesz, stricte dietetyczką, która nie popróbuje niczego. Mi się to zawsze wydaje bardzo, bardzo ciekawe. Nawet ta papryczka, która pewnie by mi wszystko wypaliła, to zależy, ile weźmiesz tam? No właśnie. Z chęcią mam... Ale powiem ci, że, bo powiedziałaś, że nie jest mięsa. Nie wiem, czy, 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 czy wszystkich mięs, bo powiem ci, że też bardzo mno, tam mają cały czas świeże ryby i po prostu te ryby są mm -hmm. przepyszne. No widzisz, ryby Robią, jem. Ryby jem. I, I je właśnie też gotuję, czy właśnie taka smażona, czy właśnie taka steam, czy mm -hmm. grillowana, mm -hmm. e, no to mają przepyszne. I właśnie owoce morza, tylko że owoce morza. Zależy, gdzie kupujesz, bo uh -huh. potrafią być drogie. Uh -huh. Wiadomo też, że jako, jeżeli pójdziesz tam jako tyty, nie ty, uh -huh. jakiś kolega, uh -huh. a za ciebie zamówi, to masz troszkę inną cenę. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> e, ale ja jadłam bardzo dobrego kraba. E, kraba. Uh -huh. e, no i udało mi się w bardzo taniej cenie, bo akurat zna, było tak, że znaleźliśmy się na jakiejś takiej plaży dla tubylców, zero turystów, więc tam oni mieli bardzo tanie ceny. Okej. Okay. No, no i ale polecam też Jamajkę dla widoków. Bo mhm. wodospady, natura, przyroda, jak to wszystko tam wygląda, no to ja jestem zachwycona. Ja od wyjazdu na Jamajkę przestawiło mi się trochę i tak naprawdę wolę, wolę zwiedzać przyrodę i właśnie niż kiedyś chodziłam po prostu po kościołach, po muzeach i to było <tukle> dla mnie zwiedzanie, <tukling> tak. a teraz uważam, że właśnie docenienie tego jaka jest natura i co sama stworzyła i jak to wygląda, to jest in Uspokaja to bardzo. I mm -hmm. te, no jednak widoki na Jamajce są przecudowne. No pozostaje mi sobie tylko wyobrazić. Dzięki Tobie już trochę bardziej mogę sobie to wyobrazić, ale na pewno teraz zaraz po naszej rozmowie wiesz, wpiszę w Google Jamajka, widoki. Tak. I przynajmniej na chwilę się tam przeniosę. No, no od siebie masz troszkę bliżej i, i na pewno dużo tańsze loty. Więc... No, zobaczymy jak to z koronawirusem, mam nadzieję, że już nie tak, się to wszystko. Tak, na razie nie polecam lecieć, bo nadal są około dwa tygodnie kwarantanny na Jamajce, no więc no nie ma po co. Wszystko trochę um, jest... Ale Jamajczycy są cudownymi osobami i są bardzo gościnni. Mhm. Powiedziałam. Właśnie to, to jest takie, to jest podobne dla mnie między Jamajczykami a Polakami, że jednak mamy tą gościnność mhm. i postaw się, a zastaw się, to też powiedziałabym, że to jest jamańskie przysłowie, okay. bo mają takie samo podejście, mhm. że... Tam na zewnątrz muszą wyglądać. Nieważne jak masz w domu, uh -huh. nieważne gdzie mieszkasz, uh -huh. zawsze musisz być czysty, najlepiej ubrany, uh -huh. czyste buty. Uh -huh. No, mój chłopak się nie może widzi, w jak brudnych butach można chodzić tutaj w Berlinie, bo tutaj ludzie w ogóle nie dbają o to, uh -huh. Uh -huh. <laughs> że on by po prostu takie buty to już dawno były w koszu, gdzie w ogóle on by nie doprowadził butów do takiego stanu. No, widzisz, czyli jednak, mimo tylu tysięcy kilometrów i tak e, różnej kultury, e, gdzieś tam jesteśmy podobni ja tam tak, zawsze mówię, że że podejście osób czy podejście ludzi do życia mm -hmm. przez to, że kombinatorstwo tak jak u nas <laughs> Wiesz, trzeba kombinować, żeby żyć Tak. właśnie dla mnie to są po prostu mentalnie jesteśmy w niektórych aspektach bardzo podobni tego uh, haselin mm -hmm, mm -hmm. że jednak to, to, to jest bardzo podobne no dobrze to dziękuję Ci bardzo za podzielenie się Twoją historią. Na pewno wszyscy się rozmarzyliśmy. Na pewno ja się rozmarzyłam. Dziękuję Ci jeszcze raz i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do usłyszenia. Pa, pa! Dziękuję bardzo, pa!